Subskrybuj Kittens i zacznij niekończącą się zabawę. To przepiękny obrazek, Aleksio. Ale nikt nie przyszedł. Już nawet Trwała jest modniejsza niż ja. Dzisiaj kończę ze sztuką. Musimy ją pocieszyć. Uf! To chyba nie najlepsza chwila na sesję fotograficzną. Zobaczycie, zamienimy tę wystawę w wielki sukces. Uf, uf. Cześć, jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Big Fest, baw się tak jak Big Fest. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten głos to sztos, I love Big Fest. Prawie malarka. Jestem artystyczną porażką. O, spójrzmy. Ale świetnie! Moja wystawa nazbierała ponad 200 lajków na Instapsiamie. Jestem gwiazdą! Nie przesadzamy z tymi lajkami? Bez obaw. Chcemy ją tylko podnieść na duchu. Spójrz, piszę coś. Dziękuję, moi fani. Od razu widać, że macie znakomity gust. Chyba zadziałało. Na pewno ucieszy was moja nadchodząca nowa kolekcja obrazów. O nie! I co teraz zrobimy? A nic. Na pewno bardzo szybko o tym zapomni. Co za relaks! Muzyka klasyczna to masaż dla uszu. A pop masuje na całego. Zobacz, jak wyginam śmiało ciało! Odjazd, co? Chodź, Kiara, tańczymy! A? Tak lepiej! Skłodniałam! Cicho! Póki mam inspirację! Muszę mieć wszystko zaraz gotowe na kolejną wystawę! Uf, łapka mi już zdrętwiała! Prawie skończyłam! Nie ruszaj się! Znów to samo! Nikt nie chce moich obrazów! To porażka! Już przenigdy nie dotknę pędzla! Co teraz? Niech pomyślę! Nie, dość na dziś twoich pomysłów! A to co? Wow! Jaki cudowny pędzelek! O! Jest i liścik! Wyjątkowy prezent dla ciebie, pędzelek z twoim imieniem i dedykacją od nas. Od twoich przyjaciółek, żebyś nie zapomniała, że twoje obrazy wypełniają nasz świat tysiącem kolorów. O, moje kolory już nic nie są warte! O nie! O, odesłała pędzelek z powrotem! Co teraz? Tego nie wiem, ale śpieszmy się! Aleksia sprzedaje swoje obrazy. Wystawiła je na z apki do łapki. Sprawa jest poważna. Musimy ją powstrzymać. Chwila, wpadłam na pomysł. Zaraz odkupię wszystkie jej malunki. Oszalałaś? Ale to nie są tanie rzeczy. Zobaczmy. Cześć, Aleksia. Chciałabym kupić twoje obrazy. Spotkajmy się. A teraz chodźmy do Fabia. Tak, nazywa się węgorz. Czadowa! W dziesiątkę! A to jest demi-plie. Na tyle to wyglądało, ale dostaniesz bonusa za chęci. Fabio, jesteśmy! Ale z tej klientki spóźnialska! No gdzie się podziewa ta psina? O! Cześć, Aleksia. Spójrz na mnie. Chodząca inspiracja. Nie! Nigdy już nic nie namaluję! Tylko popatrz na moje piękne włosy! Zostawcie mnie! Nie!
dużo piękna! Nie chcę już malować! Jeżeli kochasz sztukę, nie przestawaj malować! Nieważne, co myślą inni. To prawda! Macie rację! Ale pozbyłam się swoich przyborów! No to użyj tego, najlepszego pędzelka. Od najlepszych przyjaciółek! Nie ruszajcie się! I już! Jest śliczny! Ale z tobą ciut gorzej. Ach, bez obaw! Fabio zaraz to naprawi! Cześć, Fabio! Potrzebuję cię! O, co za katastrofa! Siadaj! Cześć! Ty pewnie jesteś Aleksja, ta artystka! Tak! A ty to kto? Mam na imię Kiara i marzy mi się kariera aktorki! To nasza psinka! Codziennie ćwiczymy na niej nowe fryzury, ale teraz zajmiemy się tobą! I jeszcze szczypta magii! Wyglądasz przecudnie! Uf! Wiem, co zrobić z twoimi obrazami. Wyszłyśmy świetnie! Uf, uf. Uwielbiam go, Aleksio! Ta wystawa to będzie baja! Ludzie będą pchać się drzwiami i oknami! Rewelacja! Brakuje jednej rzeczy... Jakiej? Muzyki! Czadzior! I love it best! Cześć wam! Już prawie skończyłam prezent dla Juliet. Zaraz wam pokażę. Niczego nie widzimy, Aleksio. Podoba się? Ma tytuł Urodzinowa noc w Glam City. Co myślicie? Jest piękny! Ja też już mam dla Juliet prezent. Napisałam piosenkę. Tylko utknęłam na jednym wersie. Co się rymuje ze słowem maneki? Ja przygotowałam odprężającą sesję jogi dla jubilatki. Słuchajcie, kochane, mamy plażową imprezę urodzinową za godzinę. Rozesłałam zaproszenia i mamy już 40 potwierdzeń. Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Big Bass, zawsze tak jak Big Bass. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten głos to sztos! I love it best! Wreszcie! Przyszedł Doc! Impreza urodzinowa! Muriel. Muriel? Jaka Muriel? Piekarnia wysłała mi zły tort! To okropne! Jak ruszasz głową i nie mrugasz, to prawie nie da się zauważyć. Tylko kręci się w głowie. Nie mogę świętować swoich urodzin, jedząc cudzy tort! Raz poznałam psinę, której się to przytrafiło. Też dostała zły tort. Następnego dnia poszła do fryzjera i niechcący zrobili jej trwałą ondulację i musiała tak chodzić przez 3 miesiące. To jest klątwa pomylonego tortu! Twój tort pewnie jest w piekarni. Wejdziemy przez psie drzwiczki i sprawdzimy wszystkie torty, niezauważone. Chodźmy! Tak! Właśnie! To przełożymy tutaj, to wciśniemy tam, przekręcimy i... Powinniśmy wezwać fachowca. Kochana, nie po... Trzeba! Ja jestem fachowcem! No, od włosów, ale może... Gotów! Wypróbujmy ją! Kiara, chcesz? A może najpierw zrobimy test nie na głowie? Tak, to jest świetny pomysł. Ten ręcznik wciąż w pełni nie wysechł po kąpieli Kiary. Już! Wysuszone w 3 sekundy. Mówiłem, że jestem geniuszem, tak? Kto by pomyślał, że wydali już wszystkie torty? Nie
nigdy nie znajdziemy mojego na czas. Żegnajcie, lśniące loki. Witaj, ondulacjo. No już, nie możemy się poddawać. Jakoś musimy znaleźć tort przed przyjęciem. Mamy jeszcze czas. To się skończy katastrofą. Co ty, damy radę. No bo niby ile osób może mieć dzisiaj wyprawiane urodziny w Glam City? Nie, za dużo? Musimy się rozdzielić i wszędzie sprawdzić. Na bank go znajdziemy, albo nie jesteśmy VIP-pec. Do dzieła! Lećmy po ten tort! Tylko na jednej ulicy naliczyłam 30 urodzin. Złożyłam życzenia Biuriel, Juriel i Dziuriel. Nie martw się tym, Juliet. Na pewno coś wymyślimy. Chyba wpadłam na pomysł, co z tym zrobić. Wysyłam wam współrzędne. Tak! Oto mój plan. Skoro nie znalazłyśmy twojego tortu, naprawimy ten, co mamy. Wow, ale świetny pomysł! Mam wszystko, czego nam potrzeba. Muszę to naprawić, nim wróci wujek. Rewelacja! O, już tu jest! Nazwałem tę technikę Fabio, styczna myjka. Wujku, masz mokre włosy. O! Naprawię to tą maszynką. Wujku, może lepiej... Samodzielnie naprawiłem tę maszynę i sam ją wypróbuję. Mały podmuch dla głowy, lecz wielki huragan dla salonu. Zadziałaj! Więc? Świetnie! Zadziałało! To oczywiste! Teraz zajmę się usterkami kanalizacyjnymi. Jestem mistrzem! Mało brakowało. I gotowe. Jest zjadliwie. O nie, przyjęcie zaraz się zacznie. Nie możemy pokazać się umazane lukrem. Szybko, wpadniemy do salonu Fabia. Aha. A tort wyślemy priorytetem przez kuriera. Jest, tak, wszaki VIP-pec się nie poddają. No już, Juliet, wskakuj. Wiecie, bardzo wam za to dziękuję, ale Fabio nie zdąży nas wszystkich uczesać. My się tylko myjemy, Juliet. Dziś masz urodziny i dlatego skupimy się na tobie. Ale... Tak. Wszystkie się kochamy i rządzimy na dzielni. Nie ma czasu, wskakujemy. Fabio, potrzebuję cię. No widzę. Birthday style! O, przepiękna stylówka. A teraz tort. O nie. Popsuł się w transporcie. Spójrzcie na tort i na swoje miny. Ale czemu się śmiejesz? To tragedia. Masz popsute urodziny. Co? To były moje najlepsze urodziny. Cały dzień spędziłam z przyjaciółkami. Chodźcie, dziewczyny. Pobawimy się. Prawie zapomniałam. Mam dla ciebie obrazek. O, a ja mam dla ciebie specjalną lekcję jogi. A ja napisałam piosenkę. Ogromnie wam dziękuję. Tylko już żadnych tortów. I love it best! Gdzie jest Aleksja? Pchli targ jest już otwarty od godziny. A co jak ktoś kupi przed nami tamtą obruszkę, którą widziałyśmy? Cześć! Skąd ten pośpiech? Ten pchli targ to i tak żenada. No a ja znam kogoś, kto pracuje na o wiele lepszym. O, skąd u ciebie tyle jadu? Cóż, po prostu nie chce mi się już iść. Mogłaś nam powiedzieć, czekałyśmy tu przez pół godziny. Nie róbcie dramy, a teraz wybaczcie. A teraz idziesz sobie do salonu? Miałyśmy przecież iść na pchli targ. Co jej się stało? Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. VIP-pec, VIP-pec, zawsze tak jak VIP-pec. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni.
rudzenia. Kiedy będzie moja kolej? Cierpliwości, zdążymy obsłużyć każdą z was. Serio? Bo w tym tempie wątpię. Dlaczego tak mówisz? Bo się strasznie ślamazarzysz. Cóż, nawet jeśli to prawda, to nie musisz być aż tak opryskliwa. Nie będę opryskliwa, jeśli będziecie pracować sprawniej. Wybacz, Aleksio, ale zmuszasz mnie do użycia swojej super odżywki na wredne odzywki. O, co to za paskudztwo? Cuchnie gorzej niż... Co to było? Odżywka! Od teraz, gdy znowu będziesz nieuprzejmą marudą, zagłuszy cię brzęczyk. Tak nie można! Aleksio, weź przestań! Wiecie co? Może ja jestem marudą, ale wy jesteście bandą sadystów! To czaderska obruszka. Tak, szkoda, że mieli tylko jedną. Ale miałyśmy się nią dzielić, prawda? No właśnie. Powinnyśmy losować. Niech ktoś inny ją ubierze. Nie przeszkadza mi to. Mogę być ostatnia. Subcio, to teraz Gwen, zdejmij ją, żebyśmy mogły wylosować. Ha? Gdzie ją wcięło? Nic się nie stało. Pewnie przyniesie ją na losowanie jutro. Następnego ranka. Juhu! Cześć wszystkim. Gotowe na losowanie? Kto dzisiaj dostanie obruszkę? Zaczekajcie. Ja chciałam właśnie z wami o niej porozmawiać. Postanowiłam ją zatrzymać. Co? Jest mi bardziej potrzebna niż wam. Na moje koncerty. Pasuje mi wprost idealnie. Znajdziemy inną do dzielenia. To niesprawiedliwe. Wspólnie kupiłyśmy tę obruszkę. Jeny, ale samolubna małpa. Żujet, no wiesz... Gwen, podaj mi proszę tę obrożę. Będę wam ją przydzielał po kolei. I jak znowu będziecie tak nieuprzejme, to każdą potraktuję moją super odżywką przeciw odzywkom. Proszę, tylko nie ta odżywka! O nie, 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 tylko nie te piski! Dobrze się wczoraj bawiłyście? Nie powiedziałabym. Poszłyśmy na pchli targ, ale została tylko jedna obruszka. I wywiązała się drama. Cóż, u mnie też nie jest różowo. Za każdym razem, gdy tylko marudzę, odzywa się to brzęczenie. Błagam, pomóżcie, to jakaś katorga. Dziewczyny, chyba wiem, jak możemy pomóc Aleksi. Chodźmy na plażę, zaraz wam wytłumaczę. Dziewczyny? Fabio? Fabio? Chyba nikogo tutaj nie ma. Obruszka! Super! Dobrze, słuchajcie uważnie, bo nie będę powtarzać. Musimy pomóc Aleksi zmienić swoje nastawienie. Tak, przez stres końcówki mi się już nie rozdwajają, a rozstrajają. Myślę, że powinnyśmy pomóc jej znajdować pozytywy nawet w najbardziej irytujących sytuacjach. Dobra, mózgownice w ruch. Pomyślmy, może kiedy... Ktoś się dla niej strasznie ślamazarzy, niech pomyśli o tym, że się bardziej stara. Właśnie o to mi chodziło. Co jeszcze? Tak, złość piękności. Super. Zadzwońmy do Aleksi. No cześć, Aleksia. Wysyłamy ci rzeczy, o których możesz myśleć, gdy zaczynasz się denerwować. Lecą w wiadomości. Powoli, ale starannie. Złość piękności szkodzi? I o to chodzi! A moje włosy przestały na mnie krzyczeć! Dziękuję! No, problem Aleksi rozwiązany. No to kto dzisiaj weźmie obruszkę? Co się stało? Obroża zaginęła. Ktoś ją zabrał i musiał użyć tajnego przejścia. Mam tylko jedną podejrzaną. Aleksia zabrała obrożę po tym, jak jej pomogłyśmy? Jak co zrobiłyście? Ależ nic! Zupełnie! Dlaczego jest aż taka nieprzyjemna? Czemu zmieniła się na gorsze? A to co? Cześć wam! Podobają się wam obruszki? Pamiętacie, jak mówiłam, że znam kogoś, kto pracuje na pchlim targu? Więc dałam mu obrożę i zrobił każdej z nas taką samą, tylko w naszych ulubionych kolorach. Teraz nie musimy się już kłócić. Jeśli tylko pozwolicie, muszę jeszcze coś załatwić.
Żegnamy odżywkę. Czy mogę ci zaufać? I nie będziesz już taka nieuprzejma? Tak, możesz. Od tego brzęczenia aż mi ciepło na duszy. A niedzielenie się obrożą było zupełnie nieuprzejme. O nie, to brzęczyk! Jesteś pewna, że to nie podpada pod narzekanie na siebie? Nie, to tylko przyznanie się do błędu. Ale was nabrała. Dobry wieczór, moi fani! Jedno z najfajniejszych świąt jest już tuż za naszym rogiem! Halloween! Yeah! Noc, w którą duchy zstępują na ziemię! No i to genialna okazja na spędzenie czasu z naszymi psiapsiłami! No i jeszcze objedzenie się słodyczami! Bawcie się dobrze! Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Big Bass, baw się tak jak Big Bass. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten głos to sztos! I love it best! Yay! Halloweenowe strachy! Coś mi się zdaje, że tym skrótem szybciej dojdę do galerii. No już, Lady Gigi, to tylko mroczna, straszna uliczka. Potwory nie istnieją. Musi dać się to wytłumaczyć. No po prostu musi. Co za koszmar! Ten potwór był okropny, aż mi włosy dęba stanęły. Dobrze, że to był tylko zły sen. Pora przywitać się z obserwującymi. Czyli to nie był wcale sen? No i co ja mam teraz z tym zrobić? Halloween! Moje ulubione święto! Dynie, cuksy i horrory! W tym roku planuję dostać nagrodę za najlepsze dekoracje w Central Pet. Te dynie zmienią salon w najprawdziwszy dom strachu. To pójdę po resztę, durnostojek. Ha? Te dynie są już przejrzałe. Zaraz zgniją. Wpadłam na pomysł. Cześć, Juliet! Możesz mi coś poradzić? Wiesz, co mogę zrobić ze stertą zbyt dojrzałych dyń? Dżem! Na całą zimę! Doskonały pomysł, Juliet! Zajrzyj później do salonu, a dostaniesz słoik! Dziękuję! Do zobaczenia! Nawet jeśli to był potwór... Na pewno był! No spójrz na mnie! To i tak możesz iść na zakupy, bo potwory nie pokazują się za dnia. A co jak ten? Tak! Jeśli się pojawi, to wiesz... Masz przyjaciółki, które obgryzą mu łydki. Co ja bym bez was zrobiła? Wiesz, co znalazłam, Lady Gigi? W tej chustce będzie ci do pyszczka. Wygląda wspaniale! Dzięki, ale do was się nawet nie umywam. Ale to tylko dlatego, że nie zdążyłaś zrobić sobie makijażu. Chodźmy zapolować na potwora! Dalej, dziewczyny! Tak, jasne. Idziemy. Dobra, to teraz najważniejsza część. Moje dyniuśki! Zobacz, wujku, zrobiłam pyszny dżem z twoich dyń, żeby nam się nie zepsuły. Że jak? Kupiłem je do dekoracji! To katastrofa! A to były ostatnie, jakie mieli! Auć! Mój paluch! Chciałam tylko trochę pomóc. Tędy, za mną, dziewczyny!
dziewczyny. Stał na tym pudełku, stał na tym pudełku, stał na... Dobrze, Lady Gigi. Wdech i wydech. Patrz, to Lady Gigi. Przywitajmy się z nią. Oj nie, moje fanki nie mogą mnie tak zobaczyć. Uwielbiamy cię. Tak. Czemu uciekła? Nie martw się, wiem co zrobimy. Pójdziesz z nami zjeść trochę dżemu. Dżemu? Ale jak to ma niby pomóc z moimi włosami? O, czekajcie! Fabio? Fabio! Zasmuciło go, że zrobiłam z nich dżem, bo kupił je dla dekoracji. Nie wiem, co robić. Chyba mam pomysł. Oj, mój pomysł z dyniami to katastrofa! Katastrofa! Cześć, Fabio. Fryzurka nie dopisuje. Cóż, tej katastrofie umiem zaradzić. Jeszcze odrobina magii. Shopping style! Doskonała stylówka na halloweenowe zakupy. O, Halloween! A ja nie mam dyniusiek. Wiesz, mam dla ciebie niespodziankę. Upiekłyśmy pyszne ciasteczka z dyniowym dżemem. Wow! Te są nie tylko ozdobą, ale też super jedzeniem. Na bank zrobią furorę! Gdy Fabio zrobił mi fryzurę, uznałam, że po zakupach rozwiążemy potworną zagadkę. Tak! Ten makijaż dodaje ci sporo, animuszu. Wuf, wuf. Uwielbiam wieczorne shoppingi z psiapsiłami. A jeśli potwór istnieje, to my go przestraszymy. Dobry wieczór, moi fani! Już do was wróciłam i lecę na zakupy! Dzisiaj żaden potwór mnie... Nie... Nie jedz mnie! Zatrujesz się brokatem! Lady Gigi, to tylko dmuchany ludek reklamujący galerię. Widzicie, kochani? Potwory nie istnieją. I love it best! Czym jest życie? Ino iluzją, wspomnieniem, ułudą. Wielkie czyny znaczą niewiele, gdy życie jest tylko snem, a sen... A sen jest marzeniem. Serio, super ci to wychodzi. Teatr to moje życie. Hej, zobacz! Casting do ról kocurów i kotek! To dla mnie ogromna szansa! Wiesz, granie kota to nie przelewki. Wiesz chociaż, co robić? Tak, od razu zacznę się wczuwać. Miau! Jak zachowują się kotki? Są czujne? Poruszają się z wielką gracją? Cierpliwością? A przede wszystkim... Moje psie instynkty mnie zdradziły! Muszę nad sobą panować, jeśli chcę dostać główną rolę kota. Powinnam się mocniej skupić. O! Miau! Miau! Chyba muszę więcej poćwiczyć. Która to godzina? Co tak śmierdzi? Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Zapach! To było przepyszne. Ale dziwnie pachniało, prawda? Może to jakiś nowy sos? Nie! Cały dzień coś tutaj cuchnie. Pewnie nie zauważyłaś, ale my koty mamy o wiele wrażliwsze nosy. Tak, tak, no jasne. Przez ten smród nie mogę wczuć się w rolę! Cześć, wujku! Co tam?
tak cuchnie. Rury się zatkały i za nic nie mogę ich naprawić. Nieważne, jak mocno je przepycham. Ale wujku, przez ten smród nikt nie będzie mógł wysiedzieć w salonie. Bez obaw, Fabia. Zaraz się to naprawi. Ale śmierdzi! Musimy znaleźć źródło tego zapachu i się go pozbyć. Ale jak? Zostaw to mnie! Z moimi kocimi ruchami raz, dwa rozwiążę zagadkę. Kto jest zostawił hamburgera? Ludzie to tacy bałaganiarze. Nie zauważyli śmietnika, czy jak? A może to ten hamburger tak cuchnie? Nie, to nie on. Był bardzo dobry. No co? Byłam głodna. Hej, ta twoja nowa spinka. Znalazłam nową poszlakę. Chodźcie. Zmęczyło mnie już to bieganie po okolicy. Dobiega stamtąd. Nie, niestety to tylko cichacz uciekinier. Kiara, to ty! Co? To ptasia kupa. To właśnie to tak śmierdzi? Mam dość, ręce mi zaraz odpadną. Ale wspólnie nam się uda. Co to za maszkara? To pewnie włosy, które za każdym razem tam... Co? Codziennie wrzucasz włosy do odpływu? Ale wujku, włosy wyrzuca się do śmieci. A tak to marnujesz mnóstwo wody i jeszcze tworzysz potwory. Ale już po problemie. Olosie, podle przewrotny! Miau! Czemuś tak pokarał? Miau! Te niewinną kicie! Kiara, już dość użalania się nad sobą. Spokojnie. Wdech i wydech. Wpadłam na pomysł! To koniec mojej kociej kariery! Niczym pospolity dachowiec! Odrzucony! Łef, łef, łef! Teraz przynajmniej nie cuchniesz! Mam dzisiaj przesłuchanie i nie mogę się tak pokazać! To może pójdziemy do Fabia? Tak. Fuj, tu też coś strasznie cuchnie. Cześć, Kiara. Rury się zatkały. Kiara, coś ty zrobiła z włosami. Rano cię czesałem. Oj, Fabio. Mam przesłuchanie do ważnej roli w filmie, ale ptak nakupkał mi na głowę. I przyjaciółki chciały mi pomóc, ale przez to jestem cała mokra. Ach, nie bój nic, mam dla ciebie idealną fryzurę. Na pewno zrobisz furorę na castingu. Normalnie kotka jak żywa. Damy opaskę z kocimi uszkami. Fashion Cat Style. Bardzo wam dziękuję. Nie ma sprawy, Kiara. I jeszcze chmurka z kocich perfum. Żebyś jeszcze lepiej wczuła się w rolę. Super, miauk! Na przesłuchanie! Ale są nakręcone. Ho? Znów to samo? Marsz z tym do śmietnika, wujku. Obym nie wybrali. Tak ciężko trenowałam z waszą pomocą. Dasz radę, Kiara. Poradzisz sobie. Tak, na stówę. Następna psina do roli głównej kotki, Kiara. Musisz złapać ptaka. Wybacz, ptaszku. Nic ci nie jest? Bardzo ładnie, Kiara. Masz tę rolę. Jej, czadersko. Brawo. Dziękuję. I love it best. Uah.
Dzień dobry, świecie. Nadeszła już pora na poranną sesję jogi. Namaste. Oj! Jak mam poprowadzić zajęcia tak rozczochrana? Musisz mnie uczesać. Ślicznie proszę. O, cześć, moja kochana psinko. Nawet nie zwróciła na to uwagi. O, Nila, później się pobawimy. Muszę iść. Proszę, masz smakołyk. Do zobaczenia. Cześć, Nila. Co u ciebie? Wiesz, siano. Widzę. Wyglądasz, jakbyś miała ptasie gniazdo na głowie. Mój człowiek mnie nie czesze. Musisz ją trochę przycisnąć. Co? No wiesz, nalegać. Wreszcie w domu. Dobranoc, Nila. Ja idę spać. Cóż, z takimi kołtunami nie będę mogła poprowadzić jutro zajęć jogi. Dziewczyny, mam spory kłopot. Tak, to niestety widać. Zaradzimy temu jutro. Wyślę ci playlistę relaksacyjnych utworów. Dzięki. Spotkajmy się jutro na promenadzie. Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Big Bass, baw się tak jak Big Bass. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten głos to stop! I love it best! Dzień kołtuna. To jakieś szaleństwo. Jak ja mam niby w tym bałaganie znaleźć suszarkę, której potrzebuje wujek? Ale przynajmniej wiem, czemu sam jej nie szuka. Nie do wiary. Cześć, panienki. Jak wam idzie? Nie ma mowy, że w tej plątaninie znajdę tę czerwoną suszarkę. Bez obaw. I tak już była stara. Miała już ze 2 lata. Zaraz zamówię nową, a ty możesz wyrzucić to wszystko do śmieci. Mam to wyrzucić? Pomożesz mi to uporządkować? Kiara? Dobra. Zaczniemy od tego kabla. Na pewno nie jest aż tak źle. Dokładnie. Wystarczy odrobina odżywki. Dobrze, tylko nie śmiejcie się. Przestańcie. Wszyscy będą się na mnie gapić. Oj, Nila, ale kto ci to zrobił? Mogę dotknąć? Dotknąć? Oszalałaś? Aj, to nie, no weźcie, ja... przestańcie. Obiecałyście mi pomóc, a nie się tak nabijać. Sorki, Nila, pomożemy. Spokojna twoja... rozczochrana! Skoro nie chcecie mi pomóc, to idę do domu. Czekaj, nie idź! Nie martw się! Wszystko da się rozczesać z moją naturalną odżywką z awokado! Jesteś tego pewna? I to jak? Nie tylko rozczesałem te kołtony, ale twoje włosy zabiorą przy tym blask! Mówi, że nie tylko rozczesiamy te kołtuny, ale twoje włosy nabiorą przy tym blasku! Gotowa! Musisz ją podtrzymać pół godziny! Co? Nie musisz dziękować! Dłużej już tego nie zniosę! To wcale nie działa! Zdejmijcie mi to z głowy! Tak jakby to obrzydliwe! Utknęłam! Utknęłam! Ja... Było blisko! Myślicie, że z ogoloną głową będzie mi ładnie? Musi dać się coś zrobić! Tak! Już wiem! Nic nie oprze się moim grabkom! Powoli! Lekko! Lekko! Auć! 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 Najważniejsze jest pełne skupienie, czyli nie tracić cierpliwości i nie rozpraszać się. I już prawie skończyłam. Nareszcie! Nowa suszarka, którą zamówiłem! Ma ciąg niczym odrzutowiec! Ale dmucha! I już! Mam to! O, patrzcie! Znalazłem swoją czerwoną suszarkę! Chyba niepotrzebnie kupowałem nową. Wracamy do odplątywania. Zobacz, Nila! Skopiowałyśmy twoje loki! Pominęłyśmy awokado! I cytrynkę!
Chodź, musimy jak najszybciej naprawić z nimi te stylówki. Dziewczyny, jesteście cudownymi fankami, ale nie róbcie sobie tego. To była wielka fryzjerska katastrofa. Myślałyśmy, że to nowa stylówka. Wyglądasz cudownie. Ładnemu to we wszystkim ładnie, ale ona ma rację. Oj, Luna, czeka nas ostre rozczesywanie po powrocie do domu. No, to koniec. Żegnajcie piękne włosy po tylu latach. Będę za wami tęsknić. Na pewno nie chcesz poczekać, aż odżywka się wchłonie? Nie, Juliet. Nie martw się. Na pewno szukają łysej instruktorki jogi w kołdunach. Poddaję się. Zaczekaj! Może Fabio coś poradzi? Pamiętam, że kupił nowy szampon na rozczesywanie. No chodź, Nila! On na pewno coś wymyśli. O, mamciu! Jaka katastrofa! Musimy rozczesać tę szopę. A ty czym się zajmujesz? Rozplątywaniem tych kabli. Pomożecie? Pomożemy! Zrobimy ci stylówkę idealną do medytacji. Zacznijmy od naturalnej odżywki. Tak pozbędziemy się kołtunów. Wszystko certyfikowane. Yoga style. Pięknie! To już koniec z kołtunami. Nila, wyglądasz tak przepięknie! Przepraszam was za to, że straciłam cierpliwość. Wiem, że chciałyście mi pomóc. A skoro to fryzura do ćwiczenia psiej jogi, zrobię wam teraz zajęcia na odprężenie. Ale świetny pomysł! Tak! Juhu! I love it best! Zobaczcie! Mój człowiek kupił sobie prostownicę! Muszę ją wypróbować! Jak to wyłączyć? Na szczęście miała słabą baterię! Ale jazda, Gwen! Nie zapomnijcie, że jutro się spotykamy, więc się odpicujcie, dziewczyny! Żadna ilość emotek nie jest w stanie wyrazić, jak strasznie się cieszę, że wreszcie was poznam! Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur! Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody! Big Bad, Big Bad, baw się tak jak Big Bad! Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni! Ten głos to sztos! I love it best! Klub VIP Pet. I szczypla tamtego. Ale ekstraśny slime. O nie. Nie, 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 nie. No i co teraz? Dramat! Znowu się spóźnię. Już jestem, wujku. Dotarłam. Cześć, wujku Fabio! Sorki, potknęłam się i... Nie szkodzi. Najważniejsze, że moja ulubiona siostrzenica przyszła mi dzisiaj pomóc w salonie. Twoja jedyna siostrzenica. O, serio? I lecimy! Super skok! Jestem pierwsza! Hej! Cześć, Taylor! Jestem Gwen. Piękny fryz. O, dzięki! Jesteś bardzo miła. Hej! Już do was lecę. Miałam mały problem ze złapaniem Neta. Może teraz zamiast Lady Gigi będziemy ci mówić Lady Wifi. Witajcie, moje piękne. Mój człowiek spalił babeczki, ale chyba możemy je nadal zjeść. Dzięki. Bardzo dobre. Tak, to świetnie. No nareszcie! Tak strasznie chciałam was poznać w realu! Dodałam już jajko przepiórki, płyn do mycia naczyń, dwie paróweczki. Według przepisu z książki, ten szampon powinien zmyć wszystko. Wielki dramat! Dokładnie tak powiedziała. Wow! O! Spójrz,
pójście na tę grzywkę. Te pasemka. A? Muszę poznać jej fryzjera. No muszę. Wyszła tymi drzwiami. Co? Musi być jakieś inne wejście. Chodźcie. Tu niczego nie ma. Jakieś naczynia. I trochę starych sprzętów fryzjerskich. Nie ma tu nic ciekawego. Taylor, nic ci nie jest? To mega wypas. Chodź do mnie. Juliet. Taylor. Alexia. Lady Gigi. Gwen. Hej! Cześć! Co? Ale masz stylową czapkę! Cześć, tak, jest ładna, ale ma się nijak do twojej fryzury. Dziękuję, uczesam je... To tajemnica! Wiesz, nasze włosy układa... przyjaciel! Jaki? Przesympatyczny! I najlepszy, jakiego mogłyśmy mieć! Gdybyś ty tylko wiedziała, jaki on ma dryg do grzebienia! Jest niepowtarzalny! Spójrz, jak nas urządził! Was? Nas! To moje przyjaciółki! Chodź, to cię przedstawię! To jest Taylor, Juliet, Alexia, Lady Gigi i... no, jeszcze ja, czyli Gwen. Ja jestem Nila. Coś nie tak? Miałam dziś rano mały wypadek z włosami. No co ty? Mnie dzisiaj o mało nie wyprasowała szalona prostownica. Jesteś taka ładna, że nie musisz martwić się o fryzurę. No już, pokaż, co tam masz. Stój! To jakiś koszmar. Co mam teraz zrobić? Przecież nie masz się tu czego wstydzić. Jesteś wyjątkowo miłą psiną. Twój wygląd się nie liczy. Ale myślę, że i tak wiem, jak to odratować. Czy to jest bezpieczne? Tak, całkowicie. Nie martw się tym. Nie jestem taka pewna. Ale ekstra! Zad! Wow! Macie tutaj wszystko! Stanowiska fryzjerskie, myjki fryzjerskie, poczekalnie. A to jest brokatnica! Cześć! Jestem Fabia. Coś szybko wróciłaś, Gwen. Mamy mały problem. A tym... to lepiej niech się zajmie mój wujek. Fabio! No, no. A co my tutaj mamy? Ja... miałam mały wypadek z... slajmem. Nic nowego, złotko. Nie takie rzeczy się we włosach widziało. Sos spaghetti, gumę i czekoladki. Raz nawet musieliśmy rozdzielać dwa sklejone ze sobą pieski. I odeszły szczęśliwe. Każdy w swoją stronę. Zapraszam na fotel, a zobaczysz, co potrafię. Nie bój się. Fabio jest geniuszem. Friend style. Hej, spójrzcie, jak Fabio wystylizował naszą nową przyjaciółkę Nilę. Nila, wyglądasz cudownie. Witaj w naszej paczce. Ten włos to stos. A my? Jest.